wykorzystując ten piękny zachód słońca, bo to jest rzadkość, że nie ma wiatru, więc widać refleksy przepiękne słońca na tafli wody, morza. Chciałbym wam przybliżyć, jak to wygląda tak naprawdę z tym światłem, bo te refleksy przypominają właśnie, tak wielu mówi mistyków, którzy to widziało, jasność pierwszego bardo, które się pojawia zaraz po śmierci fizycznego ciała. Tak zwane to białe światło, opisywane przez wielu ezoteryków. Więc pytanie zawsze wieczne brzmi, wchodzić czy nie wchodzić do światła. Więc ja kolejny raz będę mówił, że nie o to chodzi, tylko o coś zupełnie innego. Ważne jest tylko to, czy jesteśmy w stanie dla dobra wszystkich czujących istot zrezygnować z urojenia odrębnego istnienia po to, żeby odzyskać całą naszą wszechobecną metaświadomość, która jest porównywalna do wszechoceanu, a biel jest wszystkimi kolorami tęczy, czyli wszystkim, co istnieje, co jest zamanifestowane, jak i tym, co jest niezamanifestowane. Jeżeli jesteśmy na tyle już przygotowani jeszcze za życia w ciele do tego, żeby po śmierci, wtedy, gdy pojawia się jasność pierwszego bardo, zaraz po śmierci fizycznego ciała, wówczas jest możliwość, że będziemy w stanie ocknąć się i uświadomić sobie, że to, co się pojawia przed nami z ogromnym rykiem, hukiem, z oślepiającym błękitno-białym światłem Dharmaty, to jest cała nasza manifestacja naszej natury, zwana Rigpa albo Dharmata, a w hinduizmie Satchit Ananda albo Parabrahman. Wtedy możemy pozostać dla dobra wszystkich istot w naszej naturze, co jest tym samym co nirwana. Tak naprawdę już od zawsze tym jesteśmy, tylko jedynie przez iluzję, przez przywiązanie do bliskich innych fal, czyli istot, przez pragnienia, plany urojone, dalej ściągamy kolejne skandy, składniki, które powodują, że będziemy musieli nadal potem po utracie ciała kolejne ściągać, przyjmować i reinkarnować. Dlatego istotne jest to, żeby pobudzać współczującą troskę wobec wszystkich istot. Dla siebie samych nie osiągniemy tego, gdyż będzie zbyt duży strach przed nieznanym. Zrezygnować z rojeń o osobowym istnieniu odwagi do tego, motywacji mogą nam dać tylko wyłącznie pobudzanie bodhicitty, czyli współczującej troski codziennie, gdyż tylko ze współczucia z myślą o dobru wszystkich istot jesteśmy w stanie po śmierci zrezygnować z urojenia o naszym odrębnym istnieniu, po to, żeby spoza iluzji samsary pomagać najlepiej wtedy już z przybudzonego poziomu wszystkim istotom. I tylko taka motywacja może nas to nam po prostu przybliżyć, gdyż wtedy reszta przybudzonej dharmaty pomoże nam odzyskać świadomość, przytomność umysłu w fazie majaczeń pośmiertnych, w fazie bardo, a wtedy jest trudno przebudzić umysł. Nawet wieloletni medytujący mają z tym problem. Nie chodzi więc tylko o odwagę, chodzi o zachowanie przytomności umysłu po utracie fizycznego ciała, kiedy zanika skanda umysłu podtrzymująca iluzję odrębnej jaźni. Wtedy właśnie pojawia się ta jasność pierwszego bardo. I wtedy to jest to kluczowy moment, to jest najbardziej pomyślny dla wyzwolenia moment. Później już jest trudniej. Później w kolejnych fazach stanu pośmiertnego bardo, według Tybetańczyków, pojawiają się później kolejne możliwości, ale jest to coraz trudniejsze,
i później już będziemy musieli niestety wtedy, gdy nie wykorzystamy tych możliwości, kolejny raz po prostu przyjąć formę jakiegoś materialnego ciała danej płci, co jest zawsze spowodowane, powoduje udrękę i cierpienie, gdyż nieodłącznie kojarzy się to z narodzinami, chorobami, starzeniem się i śmiercią. A prawdziwe szczęście, i dlatego za nim tak tęsknimy, gdyż naszą naturą jest Satchit Ananda, czyli bezmiar szczęśliwości, znajduje się wyłącznie w naszej wszechobecnej wszechświadomości, metaświadomości, parabrahmanie. I tak naprawdę już tym jesteśmy. I dlatego tak bardzo za tym wszystkim tęsknimy. Ja wam życzę tego, żebyśmy jak najszybciej osiągnęli wszyscy duchowe przebudzenie i po śmierci nirwanę. Om Amen.